Mamo, te zwierzęta są jakieś upośledzone. Ta kreatura wygląda, jakby co najmniej 3 razy w życiu była chora na Downa. Down to nie choroba przejściowa. Poza tym nie każdy, kto wygląda dziwnie, musi być od razu coś chory. Czyli Teofil nie jest na nic chory? Dobrze wiedzieć. Miał prawie tak swoich kolegów, Bożek. A więc znalazłeś już jakieś ładne zwierzątko? Czy zaśmieliśmy tutaj bez celu? Skąd miałem wiedzieć, że zwierzęta tutaj to jakieś czarnobylskie mutanty? O cholera. To ten jedyny. Kurczak? Tak. Nazwę go Clemens. Ale to dziewczynka. Jaka dziewczynka? Przecież kurczaki składają jaja. Muszą one wypadać spod jakiegoś siusiaka, tak? Ja jebie, muszę go mieć. Ej, stary! Czego? Widziałeś tę paszetówę? No, w sklepach jest ich mnóstwo. Nie chodzi mi o jakąkolwiek w sklepie, tylko o tę konkretną. Nie wiem skąd, że się urwał, ale nie. Nigdzie nie widziałem twojej pasztetówy. Poszukuję jej odbitych 2 tygodni, a przez ostatnią apokalipsę zombie szanse na jej odnalezienie są jeszcze bardziej znikome. Załamę się, jak jej nie znajdę. Pasztetówa to mój sens życia. To może iść do sklepu i kup nową? Nie ma mowy. Żadna inna pasztetówa nie zastąpi mi tej. Ona była idealna. Wyruszam na dalsze poszukiwania. Wtedy zaintrygowała mnie ta sprawa. Pomyślałem, że może jednak pomogę temu kolesiowi odnaleźć jego pasztetówę. Takich spraw nie można lekceważyć. Boży dar, to w końcu chcesz tego kurczaka? Tak. Kolejna nudna niedziela. Nic ciekawego nie ma w telewizji, a ruchające się kangury na National Geographic już mi się znudziły. Clemens, ty coś w ogóle robisz? Kurczaki robią coś ciekawego? Jasne. Ej, Clemens, bo ja tak sobie ciebie głaszczę i zorientowałem się, że zdanie głaskanie Clemensa brzmi jak jakieś określenie na masturbację, co nie? No, co? Godziny mijały. Przez moją głowę nadal przeplatały się myśli o pasztetówie. Nie potrafię określić, co mnie w to tak wkręciło, ale wiem jedno. Nie zasnę spokojnie, póki pasztetówa się nie znajdzie. O, 17. Maty i Teo pewnie mają czas na parę meczyków w lidze. W końcu coś sprawi, że dostanę zastrzyku dopaminy w tę niedzielę wartą kurwę za 4 złote. Clemens, chcesz poznać najlepszą grę na świecie? Dobra, rucham ci matkę, śmieciu. I pyk! Jeszcze jedno zwycięstwo i dostanę platinum. Nie. Kurde, mać. Co? Co tam gadasz? Nie zasłużyłeś na platinum. Ty cheatujesz. Tak? A poznajesz te numerki? O, kurwa, nie. Mamo, nie otwieraj nikomu drzwi wejściowych. An enemy has disconnected. Ale pizdoklesz. Nieźle ich rozegrałeś. Siebie. Tak dobrze to ich nie rozegrałeś. Mógłbyś być bardziej kulturalny. Gościu, grasz w Ligę Legend. Nie mówisz, że ani razu nie zwyzywałeś w tej grze komuś matki. Nigdy w życiu. To nie powinieneś w to grać. Przenieś się na Genshin'a i zostań pedofilem, jak dorośniesz. Dobra, to ten, ja muszę iść. Na kolację mnie wołają. Udław się. Nie przeszkadzaj mi! To ci się tak tam drze? Mój zwierzak. Matka pozwoliła ci mieć zwierzaka? Zajebioza! Nawet mój stary, który jest z weterynarzem od 10 lat, nie pozwolił mi mieć złotej rybki, bo według niego pod moją opieką umarłaby w mniej niż 24 godziny. Ale co ty tam masz, że ci tak drze? Chihuahue? Wolałbym sobie penisa odciąć niż kupić chihuahue. To jest kurczak mózgu. Ze wszystkich zwierząt świata wybrałeś kurczaka? No, to był dobry wybór. On jest mało wymagający. Jedyne co robi, to działanie mi krocza. Nie obawiasz się, że będziecie tak głodni, że go wpierdolicie? Coś ty, nie zabiłby swojego najwierniejszego towarzysza tylko po to, żeby zaspokoić głód. Swoją drogą, to mam dla ciebie do opowiedzenia dość śmieszną historię zoologicznego. Wal! Jak patrzyłem sobie na zwierzaki, to w losowym momencie poszedł do mnie jakiś przyjebaniec z grzywką. Mówił, że poszukuje swojej zaginionej pasztetówy od 2 tygodni, nawet miał jej zdjęcie. Aaa, że Ambroży. Skąd znasz jego imię? On chodzi z nami do klasy. Na lekcjach pytosłowie każdą osobę o to, czy widziała jego pasztetówę. Jakim cudem, jako nie zauważyłem? Może to dlatego, że masz wyjebkę na większości lekcji. Hej, widziałeś tę pasztetówę? Hej! Ta pasztetówa, widziałeś ją może? Poszukuję jej! Ambroży, zostaw może Dana w spokoju! Jego i tak już nic nie uratuje! Ale proszę pani, pasztetówa mi zaginęła! Muszę się dowiedzieć, czy ktokolwiek wie coś na ten temat!
gówno mnie obchodzi, jakaś pasztetowa! Wracaj do swojej ławki, ale już! No dobra, przepraszam. Ale bym teraz pograł w ligę. Możliwe. No i co, wywaliłeś mu bułę na ryj? No właśnie nie, bo zaciekawiła mnie ta sprawa. Nie mów mi, że zgodziłeś mu się pomóc. On jest pewnie zwykłym nieletnim śpunem. Nie zgodziłem się, muszę to jeszcze przemyśleć dokładnie, ale wymyśliłem sobie już pseudo. Słuchaj tego. Detektyw Pasztet. Ale badziewne. Dobra tam, sam się lepszego nie wymyślił. Pasztetmeister. Tak to by twój ojciec mógł nazwać twoją matkę podczas kłótni o to, że ich syn znowu ma problemy z głosami w głowie. Wiesz co, ja mu pomogę. Co to za poroniony pomysł? No stary, odkąd dowiedziałem się o Rutkowskim, chciałem być detektywem. Teraz w końcu mam okazję nim zostać, nawet jeśli poszukuję przebielone 1000 razy w wątrobie prosiaka. To ty jesteś jednak pokurwiony, Boże. Pokurwienie to moje drugie imię. Ja idę, a ty lepiej wyjdź na spacer, przewietrzyj sobie łeb. Elo. Elo. To teraz pora wejść na forum dla graczów Genshina i trochę ich powyzywać. Kto wie, może natrafię tam na Teofila. A potem znów nadejdzie czas na rozmyślanie o pasztetubie. Boże, Boże! Łamki o różnych mianownikach, musisz dobrze umieć wprowadzać ułamki do wspólnego mianownika. Więc jeżeli jeszcze tego nie umiesz, to wróć do lekcji o sprowadzaniu do Ambroży. Ambroży, bo trzyma wszystkie suki na obroży. Nie wyglądasz na takiego. Nie wiem, czy już cię pytałem, ale widziałeś tę pasztetówę? Kto by się spodziewał? Nie, nie widziałem. Jeszcze raz mam ci to powtórzyć. Dopóki sprawa się nie wyjaśni. Zejdź mi już z oczu. Mam dużo rzeczy do spisania i... muszę pospać jeszcze trochę. A pierwszy to będą też 2/4. Wtedy udawałem, że te kocopoły mnie nie interesują. No bo co? Przecież nie będę brał na poważnie przed całą klasą sprawy zaginionego wyrobu mięsnego. Ciekawość jednak zżerała mnie od środka. Dasz spisać? Odwal się. Jeszcze tylko WF, religia i do domu. Może po prostu opuść religię i idź do domu wcześniej? Nie mogę, bo będzie, że jestem antychrystem czy innym satanistą. A tutaj mogła być twoja reklama, pewna marka tworząca fotele gamingowe. No opuść WF. Na to samo wyjdzie. A jaką wymówką mam zarzucić? Powiedz, że cię bachwina boli, bo kurczak cię tam podziobał, czy coś. Albo powiem, że przygotowuję się do mojej roli detektywa. Do kogo ty teraz mówisz? Siema chłopaki, o czym gadacie? Nie twoja sprawa, Teofil. Teo, prędko, w sali od matematyki odbywa się gay party. O nie, 7 raz się na to nie nabiorę. Kurde, szybko się to twoja inteligencja rozwija. Coś za spokojnie się zrobiło. Witam. Tylko nie ten debil. Jeżeli nawet Teofil nazywa cię debilem, to wiesz, że coś jest na rzeczy. Czego znowu chcesz, Ambroży? Chciałem się wam lepiej przedstawić, bo chyba nie wszyscy mnie tutaj znają. Niestety wszyscy cię znamy. I to za dobrze. Ogółem... Jestem Ambroży Fajewicz. Możecie mówić mi Ambro. Pudding Ninja to mój stary. Kurwa! Nie no, jaja se robię, nie będziecie mieć powtórki z Rudzielca. Następnym razem pomyśl dobrze przed powiedzeniem takiego żartu, bo tu zajdę na zawał. Żart żartami, ale Boży, przemyślałeś to wszystko? Chcesz pomóc mi w szukaniu pasztetówy i zostać moim detektywem? Nie wiem, okej? Okay? Potrzebuję czasu na takie decyzje. Ale czasu jest coraz mniej. Pewnie moja biedna pasztetowa jest już torturowana, gwałcona albo oskurowana przez jakiś meksykański kartel. Jakim cudem? To już jest martwe. To jest wyrób mięsny, pasztetowa. Coś, co kiedyś było świnią, a teraz jest szarą papką. To nie ma uczuć, ani nie czuje bólu. Będziesz płakał, kiedy zobaczysz nekrolog pasztetowy, gdy wyjdziesz na spacer. Co za chory koleś? No. Przez ile klas on będzie jeszcze z nami przebywał? Dużo. Ciekawe, jaka choroba psychiczna go dręczy. Pewnie schizofrenia. Może jeszcze trochę migreny go dobija. Pojebane. Presja czasu i niezdecydowanie mnie przerastają. Czuję, że zaraz zacznę używać słów, których znaczenia nawet nie znam. Pasztetuwa i brak dowodów. To jedyne, co siedzi mi w głowie. Co ten Ambroży sobie myśli? Przecież ja nie wychodzę na spacery. Gdzie może znajdować się pasztetuwa? Gdzie ostatnio doszło do jakichś kradzieży? Kurwa, to jest łapa Bydgoszczy czy Olsztyna? A już nie wiem. Mamo! Tak, synku? Pomożesz mi z tym zadaniem domowym?
Z czego jest to zadanie domowe? Z geografii? Jakby to ująć... Dostałem je od kolegi. Od kolegi? Tak, zresztą widziałeś go wczoraj w zoologicznym. Jak je rozwiążę, to pomogę mu znaleźć jego zaginioną pasztetówę. Chciałabym mieć takie problemy jak młodzież. Jesteś tylko 6 lat starszy ode mnie. Poza tym jesteś w okresie dojrzewania, a wtedy odpierdalają się największe maniany. Większość osób w moim wieku nie musi utrzymać mieszkania za roznoszenie ulotek. To na pewno nie jest gorsze niż próba znalezienia pasztetówy. Musisz jeszcze dużo zrozumieć, Bożyner. Przyjdź za 5 minut, niedługo obiad. Mhm. Później jeszcze nad tym popracuję. O czym tam Maślanka znowu pierdoliła na lekcji? A myślisz, że słuchałem? Proszę wszystkich o uwagę. Jak niektórzy wiedzą, niedawno zaginęła mi pasztetówa. Od samego początku szukam śmiałka, który mógłby podołać pewnemu zadaniu, czyli odnalezieniu mojej pasztetówy. Oddaję głos wam, drodzy uczniowie. To ja! Ja jestem tym śmiałkiem! Boże, co ty? Razem znajdziemy pasztetówę i skopiemy tupę kretynowi, który ją ukradł. Jankowski, Teofil, Bogusława, Snickers i Nerd. Pod koniec lekcji wszyscy widzimy się u mnie w domu. Nie wierzę, że kiedyś prawie pocałowałem tego gościa. No, a mnie je zaprosił. Ciekawe czemu. Uważaj sobie, Teo, bo za takie odzywki do mnie dostajesz dodatkowego łupniaka, jak wrócisz do domu. No? Może byś chociaż przyniósł jakiegoś ciasta, albo cokolwiek do żarcia. O tak, żarcie. Nie zgromadziliśmy się tutaj, żeby jeść. Tutaj odbywa się przesłuchanie. To zaczynaj. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy. Ambroży, którego dokładnie dnia zaginęła twoja pasztetówa? Nie umiem dobrze liczyć. Szybko też zapominam rzeczy. Ale jak mówiłem, było to ponad 2 tygodnie temu. Dajcie mi chwilę, muszę przypudrować nos. Chodźmy coś przegryźć, póki go nie ma. Nie tak szybko, panie i panowie. A ten znowu ma fazę. Milcz, Mati. Słuchaj, Jankowski, co robiłeś 2 tygodnie temu? A bo ja wiem, nawet nie wiadomo o jakim dniu mowa. Czego ty ode mnie oczekujesz? A wiedziałbyś może o jakichś szczegółach całej sprawy? Nie wiedziałbym. Co tak od razu odpowiedziałeś? Wydajesz się podejrzany. Serio? Podejrzewasz mnie o kradzież durnej pasztetówy? Jesteś najbogatszym dzieciakiem w całej szkole, więc nie miałbyś po co kraść, ale nie ma pewności. Miałeś nic o tym nie mówić! Za późno. Dobra. Czyli Jankowski nic nie wie. A ty, Teofil? Ja też nic nie wiem, ale chyba nie podejrzewasz mnie o tę kradzież, co? Przecież wiesz, że nie byłbym zdolny do czegoś takiego. Racja, za duży pizduś w ciebie. Teofil również skreślony. Bogusława? Ech, nie będę odpowiadać na takie rzeczy, bo to wszystko stoi poniżej mojego poziomu. Ty masz jakikolwiek poziom, każdy wie co robisz, gdzie i komu. Wiesz co? Może mam pewne podejrzenia. Jakie? Snickers? On tutaj jest największym fanatykiem jedzenia. Rzeczywiście. Snickers, gadaj. Ale ja nic nie wiem. Snickers, kurwa. Ty byś wpierdalał wszystko, co się rusza. Może potajemnie ukradłeś pasztetówę Ambrożemu, zjadłeś ją i nie chcesz się przyznać. Przysięgam, że nie. Ja i tak od Ambrożego chcę się trzymać jak najdalej. Cześć, dzieciaki. Zajdzie sobie do jedzenia? Tak. Nie teraz, mamo, nie jesteśmy głodni. No dobrze, ale jak zgłodniejecie, to mnie wołaj. A masz jakieś podejrzenia, Snickers? Nie mam. Zapytaj Nerda. On jest zawsze najmądrzejszy. Nerd? No matule, tyle razy ci mówiłem. Nie mów na mnie nerd. Jestem Xawery. Mam zerowe pojęcia na temat pasztetówy. Od razu mogę ci już skreślić, bo nie chcę mi się z tobą kontynuować konwersacji. Zaraz wtrącisz jakieś swoje nerdowskie, ale i chuj z tego będzie. Ja zapomniałem, jak ci pomogłeś w projektowaniu drzwi na kąt mięsnym. To było dawno i nieprawda. Przesłuchałem już wszystkich, a dowodów i podejrzeń tyle, co kot napłakał. Nikt nic nie wie, nikt nic nie widział, nikt nie ma tutaj niemieckich korzeni, chyba. A może to robota tego pierzastego stworka? To mógłby być kanibalizm. Czekaj, przesłuchałeś wszystkich oprócz Ambrożego? Co? A dlaczego ja bym miał to robić, a potem rozpoczynać sprawę? Wielu kryminalistów stosuje takie praktyki, Ambro. A może to ty, Bożydar, udajesz zaangażowanego tylko po to, aby nikt cię nie podejrzewał? Obalam to stwierdzenie. Jestem czysty jak chodnik pod Pałacem Kultury. Uspokójmy się wszyscy. Tutaj ma być melancholijny klimat, bez żadnych kłótni. I wszystko muszę mówić pod nosem. Jestem detektyw Pasztet.
Moją pierwszą sprawą jest skradziona pasztetuwa pewnego młodzieńca z mojej szkoły. Pasztetuwa sobie była i wsiąkła. Wyparowała. Zniknęła niczym malezyjski samolot. Sprawa ciągnie się już długo. Dowodów jest zbyt mało. Każdy z nich rodzi coraz więcej pytań, a każde odpowiedzi rodzą coraz więcej komplikacji. W tym tempie znalezienie rozwiązania zajmie nam miliardy lat świetlnych. Chwila, lata świetlne to chyba odległość? A w sumie pasuje. Jeszcze dużo trzeba przejść, aby znaleźć rozwiązanie czy coś. Mam nadzieję, że swoją popularnością i sprytem przebije tego kreskówkowego detektywa z kamienną rzeźbą z Wysp Wielkanocnych zamiast twarzy. Nawet załatwiając swoje potrzeby, nie zaprzestaje pracowania nad znalezieniem odpowiedzi na to, gdzie jest pasztetuwa. Smutny wyraz twarzy głównego poszkodowanego całej sprawy łamie moje czarno-białe serce. A w tym płaszczu niewygodnie siedzi się na kiblu. Przechadzając się po dworze, co robię bardzo rzadko, patrzyłem w każdy bok. Może moje bystre oko zauważy potencjalnego złodzieja. Kogoś, kto ma wypisane na twarzy, że kocha pasztetówę. Deszcz padał, lał jak z cebra. Kropel z nieba leciał więcej niż łez z oczu użytkownika Twitcha, po tym jak kobieta, której nigdy nie zobaczy obok siebie, nie pokaże mu waginy za jego wpłacone 50 zł. Patrzyłem pod każdy kamień i każdą butelkę wódki leżącą na ziemi. Jednak pod niczym nie było śladu zaginionej przekąski mojego klienta. Wchodziłem do każdego lokalnego sklepu i spoglądałem na półki. Gdy ujrzałem jakieś pasztetówy, robiłem im zdjęcia i wysyłałem je mojemu klientowi, by potwierdził, że żadna z nich nie jest jego własnością. Czy wiecie, że przeciętny mężczyzna żyje 73 lata? Co to ma do sprawy? To, że sprawca może być w jakimkolwiek wieku, a może nawet nie żyć. Mógł popełnić seppuku w jakimś lesie lub na moście uniwersyteckim. Tam i tak jest to norma. Warto byłoby też dodać, że może to być osoba jakiejkolwiek płci. Mężczyzna, kobieta, niebinarna, spaghetti, ale powiedziałem już mężczyzna, więc chuj. Może z pomocą policji uda się nam coś zdziałać. Panie policjancie, kojarzy pan sprawę z zaginionej pasztetówy Jeżeli tak, czy wie pan coś na jej temat? Chyba coś popierdoliło, młodziaku. Zjeżdżaj stąd i nie marnuj cennego czasu policji. Tak jak myślałem. Policja znów zawiodła. Cała sprawa leży w moich rękach. Bożydak, przez pół godziny udajesz, że jesteś jakimś telewizyjnym detektywem i totalnie nic nie robisz ze sprawą. Ćwiczę rolę detektywa. Zawsze może się zdarzyć okazja, że przyjmą mnie do jakiegoś detektywistycznego filmu. Daj się rozwijać moim ambicjom. A może najpierw znajdźmy moją pasztetówę? Po rozwiązaniu takiej sprawy prędzej wezmą cię do jakiegoś filmu. Powinniśmy się rozejrzeć po terenie. Ej, zobaczcie tam! O słodki Jezu, ile pasztetówy. To chyba ta osoba, której tak szukałem, która ma wypisane na twarzy, że kocha pasztetówę. A widać to jeszcze bardziej po zawartości tego, co trzyma w ręce. Śledzimy go! Nie wpakują nas do więzienia za takie śledzenie? Jeszcze musimy mu wejść do domu. Czemu ty się tym martwisz? Możliwe, że jesteśmy na ostatniej prostej do znalezienia pasztetówy. To jest jedyne, co powinno nam teraz siedzieć w głowach. Patrzę tylko na prawdopodobne konsekwencje naszych czynów. Kto myśli o konsekwencjach, ten jest frajerem. Tak mawiał słynny Mahatma Gandhi. Dobra, podejrzany wstąpił do swojego domu. Chodźcie za mną. Czego chcecie? Pomyliliście mu dobrze żłobkiem? Tutaj detektyw Paszt i moja zgraja. Jest pan jednym z moich głównych podejrzanych w pewnej sprawie. Muszę wstąpić do pana domu. Taki dzieciak detektywem? Ha! Masz tutaj jakiś dowód? Licencję? Czy cokolwiek? Daj mi ktoś moją fałszywą licencję. Wychlałeś mi cały lubrykant i jeszcze ci nie dość? Snickers, co się powstaje między innymi z gówna słonia? Ble. Niestety kolega zjadł mi licencję, więc będzie mi pan musiał uwierzyć na słowo. Nie pozostało nam nic innego niż załatwienie spraw na nielegalu. Ła, kurwa! Moja noga nie jest wystarczająco mocna, by być taranem. Boli jak cholera, zapomniałem, że nie mam już mikstury wskrzeszenia we krwi. Możemy użyć Snickersa jako taranu. On swoje waży. Co ty pierdolisz? Nie! Snickers jest pożyteczniejszy niż mi się wydawało. O wy kurwy małe! Do domu mi się będziecie włamywać? Mam tu karabin i nie zawaham się go użyć. Pewnie masz go nielegalnie. A wy nielegalnie jesteście w moim domu. Mati, Teo, Ambro, idziemy go ogłuszyć i związać. Pora na przemoc.
Kurde, ale że Teofil potrafi się tak bić? Myślałem, że flaczek z niego. Tak właściwie, skąd wziąłeś popcorn? Wysoka Snickersa. Tam jak odpowiednio pogrzebiesz, to znajdziesz wszystko. To samo można powiedzieć o tobie. Teraz tylko znaleźć pasztetówę. Sprawdzę tę lodówkę. Moja intuicja mówi mi, że ona tu jest. Proszę, proszę, zguba się znalazła. A raczej zguby. Ambroży, która z tych pasztetów jest twoja? To jest ona. Poznaję ją doskonale. To moja pasztetówa. Dziękuję ci, Bożydar. Nie ma sprawy. Taka rola detektywa. Ale oczywiście oczekuję późniejszej zapłaty za usługi. Zdawało mi się, że robisz to charytatywnie, no ale czego się nie robi dla paszetówy? Wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki. No już, dzwońcie na psy. Jestem w dupie. W dupie to ma policja tę sprawę, a my mamy w dupie inne paszetówy. Chodziło nam tylko jedną. Ale tak z ciekawości, dlaczego pan je kradł? Uwielbiam paszetówę. Uwielbiałem ją od dzieciństwa, ale nie miałem na nią pieniędzy. Co mam więcej powiedzieć? Inflacja mi to kurczę. Rozumiem pana. Też oddałbym wszystko dla tego wyrobu. Ej, Ambroży, jesteś jedną z najbardziej pojebanych osób, jakie poznałem w swoim życiu. Potrzebujemy takiego kogoś w naszej paczce, więc chciałbyś może do niej dołączyć? Jak dobrze wiesz, ostatnio zwolniło nam się miejsce. Proste jak budowa cepa. Będziesz jeszcze musiał przejść mały szest, ale to potem. I tak, oto ten przystojny detektyw z kojącym i tajemniczym głosem rozwiązał ciężką sprawę. Sprawę zaginionej paszetówy. I w dodatku zdobył nowego ziomka. Jak dalej potyczy się jego los? Jakie sprawy jeszcze rozwiąże? To wszystko w detektywie pasztecie. Czy możecie z łaski swojej mnie już rozwiązać i opuścić mój dom? Dajcie mi jeszcze hajs na nowe drzwi! Jesteśmy w Cyberinfo.